Ja tutaj już, no w sumie to nic od wczoraj nie robiłem, bo wiadomo, wczoraj zakończyliśmy na streamku wszystko, nie miałem już tu nic do roboty. Odebrałem sobie wartę, tamte za te 2 godziny jak ustawiłem, potem ustawiłem do rana, no i teraz do za 15.06, więc w sumie to farmiłem golda. Zrobiłem sobie ulepki 10-10, żeby już to mieć z głowy po tej warcie, żeby już tutaj gildia nie krzyczała na mnie. Napisałem, że przepraszam za moją 5. salkę. Mam nadzieję, że nie mają mi tego za złe, ale ziomek, mój lider, mi odpisał hello, no problem, my brother. Więc widzicie, jest atmosfera, polecam tą gildię. Bardzo dobra atmosfera. I teraz ta topeczka. No, tak się prezentowała topka na koniec drugiego dnia, dokładnie 2 minutki przed północą. Możemy w sumie odpalić, jak to wygląda teraz trzeciego dnia o 18:00. Z ciekawości, proszę bardzo, tak się topeczka prezentuje, jest porównanie. Screen pochodzi od Ewalda, więc dziękuję ślicznie, Ewald, oczywiście, bo mi się już nie chciało czekać do północy, żeby screenować. Ewald mi zescreenował, także dzięki raz jeszcze. I co? No już mieliśmy kilka 200 leveli, jak widzicie. Tak sobie porównuję teraz, ale mamy tak, może ja to przewinę, o tu, żeby było wygodniej. 211 był najwyższy jakiś berek, drugi berek 211 i Melendez druidem 208. No, czyli były 3 200 levele już drugiego dnia, dość sporo, w sensie no zazwyczaj trzeciego to tak wyglądało. No i co, jakieś tam 100+, już trochę osób wczoraj odblokowało rękę, tu mamy jakiegoś paladyna 6-6. I tak to się na koniec dnia prezentowało, natomiast obecnie, to już wam mogę w sumie schować, obecnie się to prezentuje tak, no już 200 leveli jest troszeczkę więcej. Turor, który założył konto wczoraj, czyli drugiego dnia, z tego co wiem, tego łowcę demonów, już ma 220 level. Także poleciał ładnie. No i co? No wiadomo, mamy tu jakiś berków, jakiś zwiadowca się złapał, bardzik 200+, też, druid, ale tak ogólnie jak patrzę... A, no i kanionek tym wojem 109 dobił, też ładnie. No ale no widzicie sami, tu jakiś maguś też 108. No ale widać, jak to wygląda w tym momencie, nie? Że no, jednak tymi klasami, takimi powiedzmy... Nie magiem, nie paladynem i nie wojownikiem. O, może tak? No, o wiele łatwiej tu idzie. Kanionek to jest top 1 W60, więc no nie ma co się dziwić, że tak poleciał. A jeżeli chodzi o paladynów, to co? Namo 9.4, Bofis 9.3, tu jakiś 8.5, 8.8 Maximus. No, tak to wygląda. Więc no, ciężko jest z tym paladynem. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Siemanko, witam wszystkich. No i mówię, to jest na 18, nie? Do końca dnia jeszcze tu się może zmienić, ale dzisiaj to akurat ja sobie już screena zrobię i wam najwyżej tam jakoś jutro na odcinku pokażę. Ten kanionek jeszcze dzisiaj poleci. Możliwe, że poleci jeszcze dzisiaj. No mówię, jeszcze jest 6 godzin, więc no jeszcze sporo czasu. Przede wszystkim tak, zrobimy skana, dlatego że widziałem, że mi się tu już jakieś procenty popodnosiły na te lochy, których już wczoraj nie mogliśmy. Dokładnie, mamy 1.30 na tego bossa. W ogóle ciekawe, ale ja wam to mówiłem. Zobaczcie, zwiadowca 110 poziom i mamy na niego wyższe procenty 1.32 niż na wojownika. Na niego mamy tylko 0.88. Ale dobra, to ja bym chciał jeszcze kliknąć. Zaczniemy sobie od tego. Tu dostaniemy w ogóle jakiś epic, ale zobaczymy, co to będzie. I jak kliknąłbym te dwa lochy, to potem będę miał bodajże meduzę. No i na tą meduzę już się musimy przebrać. Także trzeba będzie poszukać jakichś epiczków znowu. Co? No mamy tutaj od 70 poziomu klucz w gabinecie magii. Jak to ogarniemy, to będziemy mieli pupile dzisiaj. Trzeciego dnia, Pokczman. Tu już musimy z misji kluczyk na 80. Tu 9.5 też z misji. Ale właśnie powiem wam, że ten 95 level będzie ciężki, no ciężki będzie do wbicia. Ciężko to bardzo idzie na tym paladynie, taka męczarnia jest, no ale no nastawiałem się na to. Nie ma co gadać, wiedziałem, że tak to będzie mniej więcej wyglądać. A właśnie, co do jeszcze... A, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć. Widziałem dzisiaj bardzo cenny komentarz od jednego z widzów. Napisał mi tak, cytuję, słaby jesteś. I jeszcze ta flaga w sali chwały nie polska. Wstyd. Taki komentarz dzisiaj przeczytałem. Dlatego specjalnie dla tego widza zmienimy dzisiaj flagę. Dzisiaj ustawimy sobie flagę niemiecką.
tago, żeby się bardziej identyfikować z moimi kolegami z gildii. Działa? Działa. Dobra. Ile jeszcze... O, dobra, siedzi. Pięknie. Ile masz jeszcze obrony w twierdzy? W sensie ochronki? 4 godziny. Dobra. To niech na razie będzie tu. I oglądamy. 63. Kurde, jakbym pokonał... Ale Jezu, jakby 1.30 tyle biliśmy, to co dopiero 0.88. Ale okej, okay, ładnie. Bardzo mi miło, Isenor, jeżeli jakiś poradniczek ci pomógł, to bardzo mi miło w takim układzie. Okej, no tego jeszcze bym chciał ubić. Level nam podbił, to może tam jakoś, a w sumie sprawdźmy, było 0.88 na niego. A teraz ile będzie? O kurwa, ty, 1.30. Po wbiciu głupiego levela, to tyle samo co na poprzedniego. Ej, to Pokczman w sumie. Niemiecka flaga i od razu padło, wcale nie podejrzane. Właśnie słyszałem, że i kolegom moim z gildii jakoś łatwiej lochy padają, więc stwierdziłem, że się wtopię w tłum. Cianko, Patryk. Czy żałuję, że tego paladyna wziąłem? Nie, absolutnie nie. Były teraz dwie serie, gdzie lożki cisnęliśmy tago. Wbijaliśmy po 130 levele plus minus w 3 dni. Więc no teraz trzeba było troszeczkę, wiecie, wrócić na ziemię. Ale męczące to jest, no bo takiego zwiadowcę, co klikaliśmy przed chwilą, albo tego wojownika, to podejrzewam, że wiecie, takim łowcą albo bardem to byśmy w kilka grzybów pokonali. Ale dobra, mamy 6-5, siadło. Ej, czemu się nie zapisało? Halo, chcę obejrzeć tą walkę. Teraz może? O, teraz jest. Jakaś brońka poleciała, no ale my będziemy epika zaraz szukać. Ten paladyn chyba gorzej idzie niż wojo? Nie wiem, no wiem, bo nie śledziłem tak dokładnie serii z woja, ale wiem, że na woju po trzecim dniu skończyliśmy na 94 levelu. Dobra, jako tak opadło. Ile nam dała broń? Tyle samo. Broń giga słaba, okej, możemy ją sprzedać. Dobra, no i lecimy w przebieranie. Teraz mamy meduzę. Meduza to jest mag. Nie ma opcji bez przebierania tutaj nic zrobić. Ja bym chciał zrobić takie przebieranie, wiecie, konkretniejsze. Żeby... ...45 pancerza na minus. Dobra, no na razie wezmę. O, a tu by było na plus. W sumie na maga nam pancerz nie jest jakoś bardzo potrzebny, nie? Potem najwyżej się coś poszuka. Cianko, prawdziwy Vlad. No tu nam daje sporo boków, też pancerz na minus. Dobra, na razie wezmę. Dopiero powiedziałem, że chcę jakieś przebieranie konkretniejsze zrobić, a biorę pierwsze lepsze gówno, które mi wypada. Ale no na spokojnie. A jak to w ogóle sprawa z brońmi wygląda? Plus 10, zobaczcie. Plus 4. Plus 8, plus 8. No by brońkę niedawno wymieniali. O kurwa. Plus 16. No dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. Opłaca się. No ten górny rozrzut taki... Taki średni bym powiedział. Na tą meduzę zwłaszcza. Ale wezmę to na razie. Na razie wezmę. Plus 10 dało, jakby nie patrzeć. Może coś lepszego poleci. O, kapcie fajne. Pupil gildyjny daje więcej expa do misji dnia codziennie. I z dłuższej perspektywy czasu opłaca się w niego ładować. Jak jesteś graczem eko, to jakieś tam resztki grzybów wrzucaj, żeby chociaż na tym minimalnym poziomie to trzymać. Bo tam widzę, że ludzie o to pytają. Staraj się mieć to jak na jak najwyższym poziomie. Jak będziesz miał wyższy level, to... Taka misja dnia to będzie duża część twojej jawki, jeżeli chodzi o expa, więc... Więc no warto, warto. Jak najbardziej. Janko Wesoły Bartuś, ty bez kitu, no. Faktycznie, kojarzę ten nickname. Ale faktycznie się tu dawno nie było. Witam, witam.
Ohoho. Plus 10 mi ta dawała, czyli ta mi daje plus 16 łącznie. I rozrzut lepszy. Dobra. Podoba mi się to. Co my tu jeszcze musimy przebrać? Pasek i ręce ewentualnie. Siemka, siemka, proboszcz, witam. Ja mówię, jak są takie streamy specjalne, gdzie jest więcej osób i ja coś robię, a nie klikam awkę, to mi jest ciężej jeszcze jednocześnie czad ogarniać. Także jak kogoś opluję, to przepraszam bardzo. Dobra. Rękawice są. Paseczek też jest, ale ty w sumie? No nie, no pasek trochę stary mamy. Ale czy na tyle, żeby go wymieniać? Ile on mi da? No z 5 statystyk tak średnio. Może dać 7, może dać 5, może dać 4 nawet. Dobra, nie, na razie nie. Zobaczymy, jakie będę miał procenty teraz i najwyżej potem poszukam. Tu ile mi dają? 67, tu na wszystkie staty, tu 66. No to gabinet magii musimy zmienić, w sensie wiecie. Podmienić. W sumie powiedziałem to samo. Nieważne. Dobra, to posprzedaję, bo mi już trochę zaczyna golda brakować. To sobie na razie zostawię. Czy nie kupuję zapasu potek? A ile te potki teraz kosztują? Właśnie ja mam problem z goldem, powiem ci na razie. Szkoda, że bez dziury. Ile potka kosztuje? 1000 golda? Nie, to nie kupuję. Nie, nie, za mało mam golda, żeby się tak bawić. Przynajmniej na razie. Dobra, jest... No właśnie. O Jezu, to jest za samego golda. No chyba muszę opluć. Opluję, bo nie a jak, a nie chcę robić awki, broń Boże. Tu plus 3 nam daje, ale to już takie pierdoły. Czy ocenisz postać Gucia 402 DMG? A o co chodzi z tym DMG, bo ja nie kumam. Dobra, wezmę to. I spróbujemy jeszcze coś poszukać, skoro poleciało. No mówię, ta inta się może przyda jako ten bok. Chociaż no to jest ten etap, gdzie te boki są jeszcze takie w miarę opłacalne, powiedzmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest Gucia Nich w grze? A, dobra, rozumiem. Ej, a śledzi ktoś regularnie te streamy Gucia i jest w stanie ocenić, ile już mniej więcej grzybów kupił na tej postaci? Bo jestem ciekaw, jak to dokładnie się prezentowało w porównaniu do levela. Oj. To drogie dość. Chociaż będzie mnie stać. No ale to znowu tu mam dwa itemy na wszystkie staty. A dobra, chuj. A nie, nie będzie. O Jezu, źle policzyłem. Jezu, jakim jestem dzbanem. Myślałem, że to będzie niecałe, no w sensie ponad 5000, a to ja mam 4000 teraz. Dobra, no gryfa i tak musimy kupić, nie? Prędzej czy później. Dobra, teraz tak, ile mi kamyki będą dawać? Golda 114, 124, czyli do brońki będę mógł jakiś lepszy jeszcze dostać. To na razie nie wrzucam, na razie sobie wrzucimy to na HP. To na razie zostawię. Jest siłka 124, dokładnie, dobra. No to już mogę powrzucać. Pamięta ktoś, jaki miałem rozkład statystyk? W sensie gemów bardziej? No jak teraz dowalę 2 na HP, to będzie za dużo chyba. Chyba muszę 1 na HP i te 3 na siłkę. A ten sobie zostawię w razie czego.
4 na HP chyba miałeś, raz, dwa, trzy, a no to mam 4 na HP. No, to tak myślałem. Dobra, jest siłka. Zrenka. Ale dobra, teraz chociaż będziemy wygrywać więcej. O, okej. Oddało. Ciężko się dzisiaj coś doliczy. No dzisiaj dzień jakiś taki rozjebany. To prawda. Okej, robimy skana. Co nam tutaj to dało na tą... na tą wiedźmę? O ku... w sensie na wiedźmę, na meduzę. Ej, mamy na nią 6,5%. What? Jestem geniuszem. Padaj, dziwko. Czy jestem 9,6? Nie, 9,2 jestem. 30 już rok temu na karku, wariacie. Żartuję, żartuję. 0,0 jestem. Już mój rok urodzenia zdefiniował moją pozycję. Odblokowała nam się wiedźma. Ja jebie. Od startu życia jebane 0. Dobra. I co my teraz tu mamy? Jadowity smog. No i to też jest kurwol ciężki. Pokaż mi go. O ja pierdolę. 0-0 mamy na niego. Ty, a może jakaś brońka lepsza na siłę, nawet zwykła. Chyba, że jeden level z karczmy wbić. Trochę golda też dzięki temu nafarmimy. W sensie te pół levela dobić, nie? Żeby jeszcze ta brońka dała troszkę więcej. Może wymień te itemy, co masz na wszystkie cechy. Jezu, jaka to jest męczarnia tym paladynem. Ja pierdolę. To jest po prostu dramat. Cianko fuel. Co ja chciałem robić? A, to mawkę, tak? Aha, dobra, to czekajcie. Najpierw klaserek. Tu powinniśmy tych ludzi zmiatać. Podbijemy troszkę. Miałem chyba 58% jakoś. Za dużo już nam tych itemów tu nie leci, jak tak patrzę. No, tu już są za mocni powoli. Ale dobra, jeszcze tu trochę powbijamy. Dobra. Nie ma to. Jest 60, jest git. Na razie tego golda nie odbieram, to będzie na czarną godzinę. Mamy 60% za klaserek. No i tak robimy chyba. Trzymaj się, proboszcz. Ej, właśnie, ja tutaj mam jeszcze bardzo mało klepsydr. To też będzie problem za chwilę. Kurwa, same problemy dzisiaj. Ale się gra tym paladynem, powiem wam. Coś pięknego. Dobra, jeszcze jedna misja. Okej, mamy 6-7. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z brońmi zwykłymi. Plus 2. No ten górny na pewno możemy jakieś 200 plus wyhaczyć. Brońkę na pewno, jak już, to jakąś na siłę. No ale ta epicka nam się trafiła z takiego high rolla, że będzie ciężko. Ej, biorę to chyba. I jeden gem na HP wywalimy, a wrzucimy na siłę. Bez kitu. Chyba to bierzemy. Co myślicie?
Tak, jeszcze poroluję, ale to już poroluję. Poroluję bardziej po jakiś epic jeszcze. Ciekawy. Ej, no ale bez kitu, ktoś tam pisał, że na W55. Dobra, o, pasek nam był potrzebny. To na plus. Ktoś tam pisał, że na W55 na tym woju nam chyba nie szło tak tragicznie. No i mamy czapkę, tylko bez dziury. I znowu lag serwera. No free to play, wariacie, to jak sama nazwa wskazuje. Free to play, czyli za darmo. Więc jak kupujesz pierwszy pakiet, no to czy ja wiem, czy się możesz pochwalić, że grasz free to play? Z pierwszego pakietu możesz bardzo dużo zrobić, jak grasz oszczędnie. Jak sobie tylko klikasz ten. Jak sobie klikasz tylko aweczkę. Z tego pierwszego pakietu sporo dni możesz trzy paski porobić. No rozrzut im większy, tym jest lepszy na lochy tak naprawdę. Dlatego, że... Im masz większy rozrzut, tym możesz walnąć kryta z tak jakby no większego pułapu, powiedzmy. Także to jest dobre pod lochy. Pod PvP ludzie zaleciają mniejszy rozrzut. To tak w skrócie, ale jak piszesz, że znalazłeś sobie film, to możesz obejrzeć, bo tam chyba lepiej to wytłumaczyłem. Znowu. Kurwa. Minus 4. Nie, przepraszam. No, minus 6 łącznie. Bo to nam daje plus 4, plus jeszcze 2, no to 6 obrażeń tracimy. Nie wiem, czy chcę to brać. Chyba nie. Tak szczerze. Jakby dawało na plus, no to wiadomo. Ale to jest minus 6 obrażeń łącznie. Awka to jest awanturniczość po prostu, czyli ten pasek tutaj. Dobra, jeszcze powiedzmy z 200 grzybków. W ogóle myślałem, żeby zrobić taki film o takich skrótach właśnie dla nowych graczy, którymi się posługują osoby, które już bardziej grają w tę gierkę. Myślałem o czymś takim. Może to w sumie zrobimy. Kurwa, trzecia czapka na 3 staty bez dziury. Jezu. Przecież to jest jakiś prank. Jak jesteśmy dymani dzisiaj. Czy ja nie zbierałem tych skrótów już z rok temu? A bardzo możliwe, Mike. Bardzo możliwe, że zbierałem. No chyba kiedyś miałem taki pomysł, bez kity. Czy wiedziałem, że H2P Gusio gra w Shakesa? No, obiło mi się coś o uszy na Monster. Coś tam mi się obiło. Nie, spoko, spoko, Pronob, nie masz za co przepraszać, od tego są streamki. To prawda mówię, no dzisiaj akurat gierka troszeczkę mnie dobija, aniżeli cieszy, aczkolwiek... Mogę ci poodpowiadać pewnie. Od tego jest czacik na streamku. Dzisiaj i tak już mi godzina zeszła i prawie nic nie zrobiłem, więc... Dziękuję ci, ty kurwo, dziękuję ci. Dobra, teraz trinket na 3 staty i wisior. Już wczoraj ziomkowi zwracałem punkty, bo też kupił przedstawienie postaci, ale mu zwróciłem te punkty, bo nie chciałem tego robić. A, to jest za samego golda. O kurwa, no to nie no, za dużo golda.
Cianko, Amsik, witam, witam. Z gabinetem przebieranie zawsze szło szybciej. No ale gabinet niestety taki jest, że szybko to idzie, jak jest kowal. Tyle rolowania i będzie 009. Bardzo możliwe, że tak będzie. Ale wtedy to chyba robię awki i kończę chyba ten pasek i dowaduję golda w staty, bo... No jak... To jesteśmy niemalże idealnie ubrani. No jedyne, co by mogło być lepsze, to broń na 3 staty. Tylko no też by musiała dawać plus 4 i też by musiała mieć podobny rozrzut. Ale to jak szukanie igły w stogu siana, że tak powiem. Czy nie kupuję klepsyr, mam mało? Tak, ale mam też mało golda, wiesz? Także na razie sobie opluję. Dobra, jest trinket. W sumie to z 10 klepsyr możemy kupić, jak się teraz wyrolują. Jeszcze wisiorek nam jest potrzebny. Ile kosztuje 10 klepsydr teraz? Kurde, a tego golda bez kitu mam mało. wiem, słyszałem, Pronop. A, trinket już mam. I to słabszy mi poleciał. Dwa koła prawie. Dobra, kupię tą dychę. Żeby było na przeskipowanie w razie. Żeby nie zamulać. O proszę. Szkoda, że nie wisiorek. Nie no, mnie to ogólnie bawi, że... Ludzie, widziałem właśnie takie komentarze. Mnie ogólnie bawi, jak ludzie myślą, że po pierwsze, jakby Gucio to reklamował, to by musiał mieć w opisie streama, że to jest hashtag AD albo coś innego, że ogólnie to jest reklama. Miałby jakiś reflink swój i tak dalej. Tak jak to przeważnie wygląda w takich współpracach. A ludzie i tak potrafią napisać, że on i tak nie swoje grzyby wydaje. Na tego hazardzisty. Może ktoś nie jest, nie wiem, może ktoś nie jest, powiedzmy, w temacie. O dobra, zajebisty wisiorek. Aczkolwiek, Gucio raczej ma pieniążków, w sensie no inaczej, pieniążków mu nie brakuje, więc może sobie pozwolić, żeby wyjebać 400 pod content. Wiecie jak jest. Dobra. Czyli tak, mamy już wszystko poniekąd. Jakie ja tu mam gemy? Tu musimy na siłę. Aha, czyli tutaj same na siłę mi są teraz potrzebne. Dlatego, że... Tylko w jednym miałem HP, ale to HP musimy zamienić na siłę przez tą broń. A, jeszcze pasek. To drugi. Dobra, to jeden na HP mogę wrzucić. Niech będzie tu, obojętnie. I 4 na siłkę mi są potrzebne. W sumie to powypierdalam to. Żeby już się tu nie szczypać. Jest pierwszy na siłę. Jeszcze 3. Jest drugi. Trzeci. Dobra. Chociaż do gemów mamy szczęście. Jedyny plus. Wszystkie mi lecą 123. Przecież Gucio zarabia z 50k na miesiąc. To mu nie szkoda wydać 400. No, właśnie o to mi chodziło mniej więcej. Nie wiem ile zarabia i mnie to nie interesuje, ale...
Na pewno na tyle, żeby się móc pobawić w Shakesie. Bez żadnych tam wyrzeczeń. Dobra, jest następna siła. Okej. Wydamy golda. Może tu najpierw dobijemy, żeby dobić 2000. O kurwa ty, to drogie się zaczyna robić. A, okej. To tyle. To tyle, jeżeli chodzi o moje wydawanie golda. Sprawdźmy teraz procenty. Zero 10. Wiecie co? Pierdolę to. O kurwa, o jeszcze golda odebrałem. Pokczman. Dobra. Jeden pasek zużyty. Dobra, ile mamy na niego? Zero 55. Co kurwa, no enter, nie? Chyba jeszcze nie biłem locha na takim małym procencie, więc... Więc ogień. Dobi level jeszcze. Tak mówisz. Znowu będziemy musieli 2,5 minuty czekać. Ile ja tu mam klepsydr? 4 klepsydry mi zostały. Dobra. To możemy z jeszcze jednego gemika na siłę ogarnąć. Jak to może pomóc? Na HP i tak mamy w razie czego. Który to jest jakiś stary? 124, 122. Dobra. Klikamy. Ile my mamy teraz w ogóle na niego, jak jeszcze ten level wpadł? $0.99, ej, to już jest prawie 1%. Zobaczcie, głupi level i podniósł nam o 25 setnych. Dobra, siedzi, prawie 70. Zobaczmy tą walkę. No ale nie, z tym gemem to ja miałem 0,72, bo sprawdzałem na SF Toolsie. 108 HP. Piękna jest ta gierka. .004 na króla jaszczura, dobra. Dobijam ten 70 awkom. Nie bawię się już w te lochy. Nie chce mi się. Mało brakuje i tak. I to nam jeszcze levela nie dało. Cudo. Dobra, widzowie, mamy to. Nareszcie jakiś kontencik. Tak, spełniamy, mamy zaptaszkowane, dobra. Poroluję chwilę po podkę, jeszcze na siłkę jedną, żeby chociaż na tydzień były. Ej, co jest? Czemu tamte klepsydry kosztowały 6000, a te kosztowały 2?
Przecież to i to to był dziesięciopak. Ja pierdolę, jaki skam. Przecież to jest prank. Skąd wiesz, ile procent na loch? Z SF Toolsa jest taka... Jest taka stronka, możesz sobie na YouTubie wpisać, to będziesz miał mój poradnik. No i teraz jakieś... 100 grzybków na kluczyk. Zobaczcie. Więcej nam tu epików leci niż klucz jakiś. Dzięki. Dobra. Widzowie, zaczynamy coś robić. Te walki oglądasz? No bo to i tak pada. Pada od razu. Bo to są łatwe lochy. Trzeba Entera użyć, bo... Dobra. Jest jakiś pasek. Plus 7 tylko. I ten Void nam daje 7-5. Czyli... Czyli pupilki. I on jeszcze padnie. Dobra, mamy to. No i te już są podobne. Teraz się trzeba będzie przebrać. Ale jeszcze pupile mi dadzą jakiś level albo dwa. Ale to zaraz, zaraz, no spokojnie. Kowal jest od 90 Nevios. Nie wiem, czy taki dzisiaj wbijemy, ale może. Teraz tak, jakie tutaj lokacje są pupili nocnych? Merwin, Puszcza Zarośląska, Zmurszały Las, Gnuśnogród, Moczary Mary, Propolis, Mroczne Bory. Nic nie zapamiętałem, ale dobra. Propolis, Propolis chyba było. Jaka słaba misja. Dobra, mamy gniazdo. Już skipnąłem, już trudno, już nie ma czasu, nie chce mi się. Okej, mamy zębika, dobry początek. Żeluza słabiutko. Mamy ponika, mamy czompa. Ej, dobra, nie ma tragedii. Jeżeli masz grzyby, to trzeba buffex. Co to za pytanie? Zależy, czy grasz free to play, czy nie. Ale jak masz grzyby, to tak, to rób. Dobra. Jest następny level. Okej. On ma dwójkę ziemię. Próbujemy. O nie, to jest RNG. Ponik, uniki rób. Proszę. Ponikiem trójką byśmy pokonali tego, no ale niestety. Warto było spróbować. Dobra, 76 level. Przebieranie jakieś.
Czarne są lepsze, Fior. Ej, my teraz mamy setup pod ten. To musimy jeszcze jednego na HP wrzucić. Bo mieliśmy setup bardziej pod woja. Cianko, Michasio. Dobry rozrzut. Dzięki. No, już lepiej. Zdecydowanie lepiej. Ty, no jest aktywny ten event epicki? No, coś tam jest. Jak to teraz wygląda? Chyba od 80 jest następny klucz, tak? Tak, z misji. Czemu ta nutka leci na każdym streamie? No, pewnie dlatego, że ktoś ją dodaje co streama. Tu przeważnie z Song Requesta korzystają jedne i te same osoby. A to, co leci w tle, to jest po prostu Song Request. Dobra, jeszcze parę roli w tej zbrojowni. I lecimy do gabinetu też porolować troszkę. Jakieś klepsydry też kupię, bo to jest dramat. Kurwa, ja tak zamulam, a tu siedzi tak ponad 300 osób. Wy jesteście uzależnieni od patrzenia na to wydawanie grzybów. To wy macie problem, a nie ja. O kurwa, ty. Jeszcze plus 6 do tamtej. No ale rozrzut mniejszy. Nie ma już co. Ale no, sympatycznie. Czekamy na Gucia? A, rozumiem. Ty, a z drugiej strony to wszyscy mówią, że u Gucia jest poczekalnia na jakiegoś Minecrafta, z tego co widziałem. Lubię patrzeć na przegrywów. No dzisiaj jestem przegrywem, to prawda. W sumie nie tylko dzisiaj, ale... Dobra, niech będzie. I to w pasek wrzucimy HP, żeby wrócić do tamtego setupu, że tak powiem. No, podejrzewam, że dużo. Klepsydry. A, czyli ja to kupiłem za samego golda. Dobra. No gówno. Dobra, dzięki, Angis. Ja to zawsze wywalałem z Song Requesta, ale dzisiaj nie zauważyłem. Jezu, to kosztuje 7,5 koła. Ile mamy gemów na HP? 2 tylko, tak? Czyli możemy wrzucić to, możemy wrzucić to. I teraz nam są potrzebne same na siłkę. Dobra, zrobimy to tak.
O, gemy już zarabiają na siebie. Chociaż tyle. Po co trzymasz jedną różdżkę w EQ? To jest miecz, wariacie, nie różdżka. Żeby osiągnięcie u kowala zrobić. Jak wbije 90. Kiedy ulepszać kopalnie na poziom, na poziom drugi? No są różne taktyki, niektórzy ulepszałem już w pierwszy dzień. Tu akurat wiesz, zależy od playstylu, że tak powiem. Dobra, sprawdźmy procenty po tym przebieraniu. Ale nie, tak na poważnie to kopalnie... O, już fajne są. Tak na poważnie to kopalnie ulepszaj sobie... Dopiero jak się będziesz zbliżał do zamknięcia pierwszych 9 lochów, żeby podziemie odblokować. Dobra, prawie 7-8. Pamiętaj, że od 75 levela masz pety? Dzięki, Skragi. Jesteś tu od początku streama, a chyba nie oglądasz, bo już je złapałem. Ale dzięki, dzięki za przypomnienie. Początek 7-9, dobra. Mamy jakieś buty. W sumie to ja sprzedam. Możemy kupić to. Skoro już mamy. Tam był ile mam gemów? Na HP. 3, dobra, to musi być na HP teraz. Kurwa, ile na siłę nagle leci. Ale dobrze, to się przyda. Pyk. Dzięki tym poradnikom ja już też teraz trzymam różdżki, no widzisz? Nie no, kurde, właśnie to jest problem, że zawsze na początku jest tak, że dużo osób pyta o jakieś nowości, a ja nie wszystkim odpowiadam, bo tutaj znowu sam rozgrywam swoją postać. 0,89 na tego maga. No to co? Dorzucimy trochę boka, żeby nas mniej bił. I ogień. Teraz ile? Kilka statystyk, a to daje naprawdę dużo procent. Już się o tym przekonałem. O, teraz ponad 1. No właśnie. Dobra. Musimy ją ubić po prostu. 2000, druga próba. Pewnie mu chodziło o ekspa ze środowisk. Tak, ale ja już kliknąłem też te środowiska Yashimari. Kliknąłem. Wbiliśmy tam, nie wiem, z jeden level dzięki temu. Jakby mi siadła waleczka, to bym jeszcze ze ziemią ubił drugie środowisko, no ale nie siadła niestety. Kurwa, co to leci? Michi, jak chcesz coś dodać do Song Requesta, to musisz być albo subikiem, albo VIP-em. Jakby co. Bo widzę, że pierwsza wiadomość na czacie i że próbujesz. Dobra, jest 80. Mamy następny klucz, tak jakby. Dużo golda z niego dostaliśmy. Zobaczmy sobie. Okej. Okay. Dobra, teraz możemy... Ile mamy klasera? 60,5. Teraz możemy tu przelecieć topkę. Żeby jeszcze jakieś itemki pododawać, pozostawać. A, nic nam to nie dało. Dobra. To nie ma co na razie tego klasera. Czyli co? Łapiemy pupilki. Merwin. Gnuśnogród. Moczary Mary, Mroczne Bory. Okej, okay, Maerwyn już mamy.
czyli mrok jest z głowy. Gnuśny ogród, moczary mary, mroczne bory. A, no i szukamy klucza oczywiście. Teraz. Tak, no, jeszcze się tu przeloguję, może w razie czego. Moczary Mary chyba miałem, nie? To jest słaba misja, ale... Tak, miałem. Czyli mi zostaje, ja tu zawsze zapominam, sorry, ale mi zostaje gnuśny ogród w nocy i mi zostają mroczne bory. Podaj mi tytuł, to dodam Kemaini. Są mroczne bory. Ale klucza nie ma. Czyli nam zostaje gnuśny ogród tylko. Ej, w ogóle nie spojrzałem. Jezu, 166 osoba na serwerze. Z pupilami. Ale Kongo. Jest gnuśny ogród. Dobra, chociaż mamy pupile nocne połapane. Zawsze to trochę statystyk na plus. A klucza jak nie było, tak nie ma. Cianko karambol. Jeszcze ostatni pasek nam został. Ty, jakby nam teraz klucz nie poleciał, to by było piękne. A może tak być, nie mówię, że nie. Tak, tak, zawki. Podczas zadania do strumienia lawy. O, mogę salkę podbić dla moich kolegów. Szóstka, Pokczman. A, dobra, widzę ten twój link. Kemini. Już dodaję. Cyk, masz. Zobaczcie. No cóż, no. Chyba nie będzie klucza. W takim układzie. 50 dawki zostało. To się naprawdę tak ma skończyć? Nie no, on jest z zadania. A, już nie mam klepsydr. Do 20 mordeszka. No chyba weźmiemy 2,5 minutówkę. Co myślicie? Chyba musimy już krótkie brać, żeby może to poleciało. Ponad 100 awki na kluczyk. Like. No, to gierka przyspieszyła nam trochę streama. Z tego co widzę.
Wiem, Maciek. Nie, no nie ma opcji. Żeby tu wbić taki poziom jak na woju, ten 9-4, to będzie dobrze. Na woju też się po trzecim dniu na 9-4 zatrzymałem. Tak, no po trzech dniach na W55, bo sobie przypomniałem w tamtym tygodniu, przed startem Paladynem. No to mogę dać do kotła, bo i tak tu zaraz będziemy szukać czegoś. O, to nam padło szybko, 85. Kiedy coaching Gucia? Po tym, co się dzisiaj odjebało, to... Chyba nikogo nie powinienem coachować. Co, jeszcze tego powinniśmy ubić? Raczej. To jest 134 poziom. Aha, miałem zobaczyć, czy mam dokładnie jakieś jedzonka. Do tego mam. To mi w sumie za dużo nie da. Nie cieknie. Powiem ci tylko, że jak dolewam likwidu, jak zdejmuję górę, to tam ten taki pierścień jest troszkę ubrudzony, że tak powiem. Dobra, mamy to. O kurwa, jaka broń. Szkoda, że nie mamy kowala. Ale może ją sobie zostawimy. 0,25, nie bardzo. Dobra, no to coś poprzebieramy, nie? Dawno się już nie przebieraliśmy. Nie, 90, do 90 nie ma bloka żadnego. Muszę tu patrzeć na pancerz, wiecie? No właśnie, i tego nie biorę, bo my potrzebujemy pancerza nawojów. O, dokładnie. Dobrze by było brońkę wymienić na byle jaką, bo już i tak nam da dużo. Tylko, że brońka, żeby poleciała, to nie jest takie proste. O kurwa. No właśnie. Nie no, ja od razu mówię, że się nie znam, Fior, za bardzo. Mówię ci jak jest. Jedyne co to mam troszeczkę tam ubrudzony ten taki pierścień i ten taki dół od góry, tam przy tych magnesach, ale to dosłownie delikatnie. Więc zawsze jak dolewam, to po prostu sobie przecieram chusteczką i tyle. Ale ogólnie jestem zadowolony, spoko jest. Dobra, tego szukałem tak naprawdę. Byle jaką broń chciałem. Ej, praktycznie oprócz butów się cały ten wymienił. I teraz tak, 129 do brońki. Do klaty możemy też siłę. Do czapy możemy też siłę. Do rękawic siłę. I do paska HP, czyli nam jeszcze potrzeba... O, jest gralek, dobra. To akurat na plus. Fajnie. Potrzebna nam jedna siła, jedno HP. Ideolo. Sprawdźmy. No raczej teraz już będą duże. Klaser robisz? Wiesz co, klaser to może jutro na streamku. Nie potrzebuję już dzisiaj klasera, bo już nie mam ławki, więc... 14% na cyklopa, prawie 2 na gremlina.
Także no już klaser mi się dzisiaj za bardzo nie przyda. Dobra. Teraz tak, ten ma wyższy level, ale my chyba na Magusia nie będziemy mieli tyle procent. Nie, na Maga mamy więcej niż na Gremlina, dobra. To najpierw Maga ładujemy. Myślałem, że ten Mag to będzie bloczek. Ale nie jest, 8-9, zaraz Kowal. Dobra, wszystko wyliczone. Jezu, dopiero w ostatnie jakieś pół godziny się coś zaczęło dziać. Piękna sprawa. I on nam da Kowala. No, i jest Kowal. Dobra. Teraz tak. Na tego woja ile by było? ,049, mało. Dobra, ale my mamy teraz Kowala, więc tak. Właśnie teraz robimy to, do czego potrzebna mi była ta broń. Halo? O, dobra, siedzi. Można nawet razy 20 ją ulepszyć za darmo. Widzicie? Nie potrzebujecie w ogóle surek do tego. Ok, czyli to mamy zrobione. No i dobra. I teraz możemy się poprzebierać. Teraz jak mamy Kowala, to już nie muszę aż tak patrzeć. W sumie to gabinet magii najpierw. Bo z gabinetu to ja będę miał właśnie większego boosta, bo gabinetu nie przebierałem wcześniej. Jak to wygląda na tle gildii? No, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Jeszcze wisiorka potrzebujemy jakiegoś. Wszystko nam leci, tylko nie ten wisior. Nawet bez dziury by mógł być, no ale żeby na 3 staty. Wiem, że teraz mogę bez dziury, no. Ale widzisz, żaden nie leci. Pierścionek już chyba trzeci. Derafin dobił 7-7 tylko palkiem. No tak, ale wiesz, on się tam może nie napina. Derafin tak raczej for fun klika na tych nowych serwerach. On się najbardziej skupia na tym swoim mainie. On tam ma chyba 600 któryś level, 630 czy coś takiego. Wbije 105 dzisiaj? Nie, nie ma opcji, nie mam już awki w ogóle. Ponad 100 awki mi poszło na klucz do 80 lochu. W sensie no, na ten od 80. Także teraz tylko dobiję co mam dobić, jeszcze się tu przebiorę, póki jest event epicki. I jutro trzeba będzie coś pokminić. O, jest wisior. Dobra, i teraz możemy od razu klejnoty odzyskiwać.
Okej. Mogę sprzedać, no ale na razie mi nie wadzi, to niech sobie leży, no nie? Jak mi będzie miejsca brakować, to sprzedam. No, może być. Zawsze to plus 14. Dobra, jak wam tak przeszkadza, to mogę ją sprzedać, niech będzie. I okej, teraz zobaczmy, czy coś tu jeszcze szukać, czy klikniemy te lożki. Klikniemy, 6,70 nawoja. Dokładnie. I 2,20 na toksyczne drzewo. 20 ulepszeń zmarnowane. Kurwa, już się liquid kończy. Do czego jest ten twój kod? Do, jak widzisz, serwera pierwszego europejskiego. Do 20 levela możesz go używać. W sumie to chyba jeszcze pójdzie. I daje ci 111 szczęśliwych monet, wierzchowca 50% na 2 tygodnie i co więcej? A, i nieśmiertelkę. Wiesz, że sprzedałeś broń bez robienia osiągnięcia? Zrobiłem to osiągnięcie. Spokojnie, ja nie jestem najmądrzejszy na tych streamach, ale aż takim dzbanem to też nie jestem. Kurwa, prawie 400 osób tu siedzi. Witam wszystkich. Ma ktoś jakiegoś prajmika poratować może? Wolnego? Nie bądźcie żyły, dajcie. Będę wdzięczny w chuj. Kapła. Tak, u grzybiarza w zakładce gratis malowany. Śmieję się, chciałem strollować. A ty kurwa, śmieszku. Mi dzisiaj nie jest do śmiechu. Dobra. Okej. To na razie zostawimy. I teraz tak, 9-4 level, zostaje nam tylko ten ziomeczek, dół wulkanu i to jest Kongo, wam powiem. Jeden level dzieli ci od tobie jeden palka na serwie, powaga? O, na ducha wulkanu jest not possible. Dobra, możemy coś tu porolować delikatnie w zbrojowni. Mamy jeszcze bardzo dużo golda też. Pancerz musimy mieć 50 na niego, bo to jest woj. Ale okej, chociaż dobiliśmy taki co na woju, więc nie ma aż takiego wstydu. O, to możemy sobie wziąć. Chyba czterech paladynów jest na 94. No, możliwe. No tak to działa niestety. Jakby nam nie poszło tyle awki, to jeszcze tam może jakiś potencjał by był na ten 9-5. Ale no niestety. Ale no w sumie od pierwszego dnia tyle nam idzie awki na każdy klucz. No może nie 100, no ale tak po 50-60 na klucz to trzeba było dawać, więc tak to działa. To możemy wymienić, jak już poleciało. Chciałbym jakąś broń, nie? Ten rozrzut górny by nam się większy przydał. Ale to już jest takie rolowanie, żeby tam jeszcze coś ewentualnie przebrać. Bez jakiejś napiny dłużej. Powiem wam, że jak mi się skończyła ta awka, to taka, tak ze mnie zeszła taka napinka. Już sobie po prostu klikam for fun, bo już i tak tutaj nic nie zdziałamy, więc ty na Epic Event epicki nam wyłączyli.
Gabinet magii roluj. Gabinet magii rolowałem 4 levele temu, a zbrojowni nie, w większości. Zbrojowni chyba tylko broni klatę wymieniłem, jak się nie mylę. Także tu zbrojownia się przyda bardziej o wiele. Znowu na wszystkie stat. Kurde, ale... O! Plus 2, 243 górny na wszystkie staty. No nie, nie. O! A wezmę. Trudno już. Dobra, jeszcze trochę roli sportowych. Tak delikatnie. No, zobaczcie. To w ogóle ciężko jakąś lepszą broń, jak tak patrzę. Znowu te same buty, no. s1.syfygamy.eu wpisujesz po małpce. Jak chcesz się na SF Toolsie zalogować do tego serwera. Ty, no co jest? Nie wiem, który raz rzędu te same buty nam poleciały, ale to jest... Jesteśmy trollowani po raz kolejny na tym streamie. Już nie zliczę, który. Dobra, są jeszcze jakieś ręce, okej, niech będzie, na razie tak. Teraz tak, mamy 76 tysięcy golda. Kręcimy kółkiem. Dobra. Mamy 151 tysięcy. Boże, ile ja będę... Nie, no jutro to już będzie luzik. Ile ja tu będę tego golda wydawał w te staty. Teraz mamy woja, tak? Czyli mnie boki za bardzo nie interesują. Szczęścia trochę podbiję, tak do 300 powiedzmy. Jak długo stream jeszcze? Końcóweczka. Myślę, że z 15 minut max. Wydam tego golda, zobaczę ile mamy procent na niego. Jak coś sensownie się podniosło, to coś tam poklikam. A jak nie, to koniec. Jeszcze sobie od... Ogarniemy tą topkę. Przytrzymaj, wiem, że to tak działa, ale ja tu i tak co chwilę zmieniam, co dodaję, no nie? Dobra. Lecimy teraz w siłkę już chyba całą resztę. Kurwa, myślałem, że to... Siemanko, Aleksiak. Myślałem, że to coś w grze, a to w nutce było. 555 siły, 501 HP. 300 szczęścia, okej, sprawdźmy. No, duch wulkanu jest przepotężny, także z nim jest bardzo ciężko. Tu pamiętam, że na W50 też się zatrzymałem. O, not possible. Czaicie? Not possible po wydaniu 150 tysięcy w staty i po wymianie paru itemków. Piękny jest ten paladyn. Cudowna postać. Każdemu polecam. Dobra, pierdoli mnie to już. Arena. I kończymy zabawę.
Na berku byś miał 10%. No nie tyle co na berku, co na jakimś łowcy. Berek na tych wojów to też nie jest jakiś tam mistrz świata, no ale... No na wszystkim bym miał więcej niż na tym palku. Nawet na woju podejrzewam. Dobra, jest dycha zrobiona. Coś nam tu jeszcze zostało. Tajny agent, co my... O ty kurwo. Znowu się widzimy. Dobra. Misyjka zrobiona i coś jeszcze. Walka pupili. No to co, tu podłożymy światło. Tego ziomka możemy ogniem machnąć. Co tu się wydarzyło? Ej, coś się zbugowało. Czy ja coś zepsułem? Czasem się buguje? No właśnie, właśnie. Ale nie, chyba mi go nie zaatakowało w końcu. O, teraz jest git. Sorry, nie jestem przyzwyczajony do takich lagów. Dobra, to nam chociaż siadło i możemy teraz tak, to dać tu. Ej, ja dostałem jabłuszko za tamtą walkę chyba, bo ja... Miałem 0 jabłek, a teraz mam 2. Dobrze ogarnąłem? Nie wiem, co tu się odpierdala, widzowie. Dobra. Co my tu mamy? Mrok mamy na dwójce, wodę mamy na dwójce. Czyli to jest w zasadzie jedno i to samo. Tego poświęcimy. I kto? O, dobra. Okej, git. 3-2 zrobione, nie ma tragedii. Czy ja coś tu mogę jeszcze ubić? Chyba nie. Dobra. No, to wszystko. Tak kończymy ten dzionek. Trzeci. Chyba mniej miałem expa na woju, więc jest do przodu. Ale biorąc pod uwagę, ile tu poszło grzybów, to nie wiem, czy tak do przodu akurat. Sadek. 61% klaserka. I jak się prezentuje topeczka, chcę wam jeszcze pokazać na sam koniec. Tak to wygląda. Chyba się za dużo nie zmieniło, jak tak patrzę. Same tu klasy, które są jakieś w miarę git w lochach, no ale mnie najbardziej ciekawi, jak to wygląda. Kanionek wojem wbił 109. Namo wbił 9-4. O, większe podstawy mamy. Pokczman. Ale on ma expa trochę więcej. A nie, my mamy więcej. What? Dobra. Dalej. Maximus bił 9-5, dobra, to jest najwyższy level na serwerze. I tu jest 9-5, peak performance. W sumie jakby nam pupile siadły, to i może ten 9-5 by wszedł tymi walkami w środowiskach, jakby jedzonek więcej poleciało. Tu mamy 8-5 palka, tu mamy 9-3. Ty no, nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Patrząc pod kątem innych paladynów, nie jest tak źle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Czyli w sumie tak jak wczoraj, trochę się odblokowało pod koniec, jeżeli chodzi o te walki. No, ale tyle. Gildyjka wygląda tak, tyle mamy procent. Tu jeszcze nie wszyscy mają 10-10 z tego co widzę.
ale to już takie niedobitki, że tak powiem. Ale tak to wygląda. W sumie tak jak na W55. Nie jestem jakiś zły. Ale no, na pewno mogło być lepiej. Tak mi się wydaje. Tu w ogóle muszę dzisiaj już robić ataki w tej twierdzy, bo tu już podejrzewam, że będzie powoli ludziom ochronka schodzić. O, zobaczcie. Pierwsze surki na W, na... Boże, na W. Na pierwszym europejskim. Mówiłem, że już ludzie dają. O. Cox. Już ludziom schodzi powolutku. Co ja tu mogę teraz podbić? W sumie to ten kamieniołom sobie podbiję, żeby ludzie więcej za mnie dostawali.